Siemka ludziska, ja jestem Predzio, a to jest odcinek informacyjny w związku z 22 lutym, czyli środą. Jest wtedy rocznica, właściwie jubileusz, rocznica, coś w ten gust. Otóż będzie 22 lutego, będzie minie dokładny rok. Rok od wstawienia mojego pierwszego Zagrajmy, rocznica już roczna mojego mojej działalności na YouTube. Mój oficjalny filmik wyszedł, to chyba mecz w Brazylii, Argentyna 21 lutego, ale pierwszy Let's Play był 22 lutego, dlatego właśnie wtedy postanowiłem w środę zrobić ogólny dzień rocznicy. Wtedy mam też więcej czasu, no nie oszukujmy się. Co się w tą rocznicę będzie działo? No, w filmiku z przeglądem, co się przez ten rok cały działo, niestety nie dam rady zrobić, ponieważ za późno się zorientowałem w ogóle, że jest rocznica. Ale dobrze, że się chociaż zorientowałem, tak? Będzie livestream od godziny 18 na Twitchu. Dam w opisie tego filmiku link do mojego kanału na Twitchu. Zapraszam wszystkich chętnych na stream. Proszę was, nie wiem, piszcie w komentarzach czy łapkami w górę. Powiedzcie mi, żebym się wiedział, ile osób się mniej więcej spodziewać, tak? Czy przygotowywać jakąś gierkę na więcej osób, czy pogramy sobie w World of Tanks albo NBA 2K12 z mniejszą ilością osób, tak? To wszystko zależy, ile osób przyjdzie, tak samo długość z tego streamu. Dlatego proszę was, dajcie mi znać w komentarzu albo łapką w górę, albo wiadomością prywatną, ile osób mniej więcej będzie, tak? Kto chce, to niech da tą łapkę. Najlepiej będzie przez łapki, myślę. I będzie nowa seria. Nowa seria, nie powiem jaka, ale będzie to powrót do korzeni. Zaczynałem moją działalność na YouTubie Arkanią, Gotykiem 4. I to będzie... Ten nowy Let's Play będzie powrotem do korzeni, tak? Korzeni Arkani Gothic 4, tak więc? Już się możecie spodziewać, że to będzie Gothic. Która część, nie powiem. Bo nie chcę wam jeszcze mówić. Zobaczycie w sobotę. I tak za dużo wam powiedziałem, ale to jest już szczegół. Ponadto chciałbym wam powiedzieć jeszcze różne takie informacje, że zacząłem Soul, tak? The Video Game nagrywać. Właśnie teraz jak to nagrywam, mi się skończyło konwersować, zaraz wrzucam na YouTube. Jest poniedziałek, kiedy to nagrywam. Chyba dzisiaj też to wrzucę ten filmik z tym. Wolfenstein, tak? Wolfenstein, czy kiedyś będzie? Na pewno będzie. Tak, ja myślę, że będzie Wolfenstein kiedyś, ale dopiero wtedy, kiedy mnie się będzie chciało dojść do tego momentu, kiedy mnie weźmie, o, zagram sobie teraz Wolfensteina i naprawdę dojdę do tego momentu, to zacznę nagrywać z powrotem, tak? Co by tu jeszcze wam powiedzieć? Crysis, bo też wyczytałem jeden komentarz o Crysisa, co prawda już stary, ale nie odpowiedziałem. Nie wiem, czy nie zauważyłem, czy nie miałem czasu na odpowiedź i zapomniałem. Crysis. Mówiłem, z Crysisem mam problemy z dźwiękiem. Zobaczę, postaram się. Może wznowię nagrywanie, ale dopiero już potem, po
po So the Video Game, czy właśnie tej jubileuszowej serii będą dwie serie. Nie wiem, jak je ogarnę we dwie. Postaram się jak najlepiej. Ogólnie wracam z hukiem na tą rocznicę. To jest zbieg okoliczności. Mówię o tym, tej rocznicy nie myślałem, przypadkowo odkryłem, że jest. Dobrze, ludziska, tak reasumując podsumowując, jakby ktoś nie wiedział, bo nie wszyscy to wiedzą, ten filmik, tak, reasumując ten filmik. Dajcie łapki w górę, albo napiszcie mi komentarz, albo napiszcie mi prywatną wiadomość, kto chce na streama iść. Powtarzam, 18.00, środa 22 lutego na Twitchu. Wszystko jeszcze podam w opisie. No, dajcie łapki, komentarz, tak? No i właściwie z tej raz będzie nowa seria. A 22 lutego oczywiście jest rocznica, roczna działalność. Tak więc dzięki, ludziska, za wysłuchanie ponad 6 minut mojej gadki, która na pewno was zdążyła znudzić. No ale cóż, musiałem to powiedzieć. Proszę tylko nie zostańcie bez odzewu. No, jak to oglądacie, to odezwijcie się, napiszcie mi komentarz. Proszę was o to bardzo. No i co, ludziska? Dzięki, cześć, trzymajcie się. Narka.